Fiodor Czernych. Takich pięknych goli w rywalizacji Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok było więcej. Pamiętacie Ljuboje? Najsprytniejszego w polu karnym Tomka Frankowskiego? A Wadisa Odzidzie Ofoe i jego magiczne zagrania? I to trafienie Macieja Gajosa. Mecze Legii z Jagą to zawsze wyjątkowe wydarzenia, pełne emocji, zwrotów akcji, wspaniałych zagrań. Krzysztof Sendecki, zapraszam na 10 niezapomnianych momentów z rywalizacji Legii z Jagiellonią w Ekstraklasie. I pamiętajcie o subskrypcji naszego oficjalnego kanału. Zaczynamy! Na początek spotkanie 10. kolejki sezonu 2017-2018. Prawie 18 tysięcy kibiców w Białymstoku miało nadzieję, że Jaga po 4 meczach bez zwycięstwa wreszcie wygra. To było starcie ówczesnego wicemistrza z mistrzem Polski. Przez 87 minut było sporo walki, za to niewiele sytuacji podbramkowych, aż wreszcie piłkę przejął Fiodor Czernych. Ależ uderzenie! To był gol na wagę 3 punktów. Szalona radość w Białymstoku. Jaga wyprzedziła w tabeli Legię, a my jeszcze raz patrzymy na cudowną akcję pomocnika gospodarzy. Mocne uderzenie prawą nogą, prostym podbiciem w samo okienko. Arkadiusz Malasz bez szans. Trener Romeo Jozak minę miał nie tęgą, bo tamtej jesieni była to już 4. porażka Legii. Ale na koniec sezonu kolejność była taka sama jak rok wcześniej. Legia z mistrzostwem i przed Jagą. Cofamy się do kwietnia 2012 roku. Polska przygotowuje się do Euro, a na stadionie przy Łazienkowskiej piłkarskie święto. Tomasz Hajto był wtedy trenerem Jagi, a piłkarze obu drużyn poziomem gry dopasowali się do fantastycznej oprawy. 60. minuta meczu, kilka podań z pierwszej piłki. Luka Pejowicz dośrodkowuje z lewego skrzydła, a do siatki trafia Franek łowca bramek. W ten sposób Tomasz Frankowski zdobył 162 ze swoich 168 goli w Ekstraklasie. Ale Jaga nie wywiozła z Warszawy 3 punktów, bo chwilę później do rzutu wolnego po drugiej stronie boiska podchodzi Daniel Ljuboja. Grzegorz Sandomierski nie miał przy tym uderzeniu nic do powiedzenia. Raz jeszcze przepiękny strzał Ljuboi, który zapewnił Legii remis. Goli w tym meczu mogło być więcej. Dośrodkowanie Macieja Makuszewskiego i Dawid Plizga, ale fenomenalnie broni Duszan Kucjak. Trener Hajto łapie się za głowę, a my podziwiamy kunszt słowackiego golkipera. Remis 1-1 okazał się początkiem fatalnego finiszu Legii. Wojskowi w ostatnich 3 kolejkach tamtego sezonu spadli z 1. na 3. miejsce. Jeszcze więcej historii? Proszę bardzo, wiosna 2009 roku. W składzie Legii m.in. Roger Greiro, w składzie Jagiellonii wracający do Białego Stoku po 15 latach Tomasz Frankowski. Legię prowadził Jan Urban, który przed pierwszym gwizdkiem uciął sobie przyjacielską pogawędkę z Michałem Probierzem. Goście objęli prowadzenie po golu Chiniamy. Reprezentant Zimbabwe wykorzystał zamieszanie pod bramką Rafała Kikiewicza, wbił piłkę do siatki i odtańczył taniec radości. To była 22. minuta meczu, ale radość legionistów nie trwała długo. Już 6 minut później padło wyrównanie. Krzysztof Król dośrodkował z lewej strony, a takiego gola strzela oczywiście Tomasz Frankowski. Jan Mucha i Iñaki Astis mogli tylko popatrzeć z niedowierzaniem. Tę bramkę można podziwiać w nieskończoność. To nie był jednak koniec emocji. W tamtym spotkaniu 61. minuta prawą stroną ucieka Kamil Grosicki. Swoją drogą obecny reprezentant Polski był w Jadze na wypożyczeniu z Legii. Grosik wpadł w pole karne, dokładnie dograł na 5. metr do Dariusza Jareckiego, a ten wpakował piłkę do siatki. Jagiellonia wygrała z Legią po raz pierwszy od 17 lat. A być może tych 3 punktów straconych przez Legię zabrakło warszawianom do zdobycia mistrzostwa. 7,5 roku później Jagiellonia ponownie z Michałem Probierzem na ławce trenerskiej była liderem Ekstraklasy. Legię prowadził Jacek Magiera. Ofensywną grą wojskowych kierował Wadis Odzidzie Ofoe. To on miał zostać bohaterem tego starcia, a nie przestraszył się kibiców Jagi. Dograł z rzutu rożnego, piłkę przedłużył Mirosław Radowicz, a Mariana Kelemena pokonał Giermę. To była 39. minuta meczu.
Po przerwie Vadis popisał się genialnym uderzeniem i Legia prowadziła w Białymstoku już 2-0. Akcję zaczura do Michał Kopczyński wycofał do Gigi, a reprezentant Belgii trafił do siatki. To był jego pierwszy gol w Ekstraklasie i drugie trafienie dla Legii po bramce zdobytej w meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Ale Vadis to przede wszystkim perfekcyjna technika, wizja gry i cudowne podania. Jak to do Kaspra Hamalainena, a do bramki trafia Aleksander Prijowicz. To był już doliczony czas gry, ale nie koniec goli. Na 3-1 trafił Taras Romanczuk pięknym strzałem głową. Zakończenie należało jednak do Vadisa, zagranie w pole karne, a akcję wykańcza Michał Kucharczyk. Legia po raz piąty w historii triumfowała w Białymstoku, tym razem wygrywając 4-1. Na koniec sezonu wyprzedziła Jagę o 2 punkty i sięgnęła po Mistrzostwo Polski. W sezonie 2014-2015 Legia przegrała walkę o tytuł z Lechem Poznań, Jagiellonia była trzecia. Na początek rundy wiosennej drużyny spotkały się w stolicy, Michał Pazdan wtedy jeszcze w koszulce Jagiellonii, ale Jagę do zwycięstwa poprowadził Maciej Gajos. Gajos przy piłce, ależ uderzenie z 30 metrów, piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i Arkadiusz Malasz nie miał nic do powiedzenia. Niespełna kwadrans później mogło być 2-0 dla gości, ale Gajos nie wykorzystał rzutu karnego. Tym razem świetnie jego intencje wyczuł Malasz. Jednak co się odwlecze, lepsza w tym meczu Jaga zdobyła drugą bramkę po przerwie. Jej autorem Patryk Tuszyński. Obrońcy Legii tylko przyglądali się, jak napastnik Jagiellonii trafia do bramki, a Henning Berg nie mógł uwierzyć w to, jak gra jego defensywa. Legioniści kontaktowego gola zdobyli 6 minut przed końcem. W dosyć kuriozalnej sytuacji nie było faulu na Marku Saganowskim. Piłkę w kierunku bramki uderzył Elio Pinto i mieliśmy 1-2. Skończyło się jednak triumfem Jagiellonii, a zakończył ten, który rozpoczął, czyli Maciej Gajos. Ta bramka zdecydowanie nie była tak piękna jak pierwszy gol, ale dała Jadze triumf 3-1. W sezonie 2015-2016 Legia szła po mistrzostwo, ale do Białegostoku przyjechała akurat po 2 porażkach z rzędu. Michał Probierz sprezentował Henningowi Bergowi rozmówki polsko-norweskie. Nie bardzo się przydały, bo miesiąc później norweski trener w Legii już nie pracował. W Białymstoku prowadzenie wojskowym dał Gierme, który przebiegł przez pół boiska, uderzył lewą nogą przy słupku. I sam był zdziwiony, że żaden z obrońców Jagi nie przeszkadzał mu w tym kilkudziesięciometrowym rajdzie. Ale mecz zakończył się remisem 1-1, bo Kucjaka pokonał Gajos swoją drogą. Na brawa zasługuje też asysta Konstantina Wasiliewa. Miesiąc później trener Henning Berg już nie pracował w Legii, zastąpił go Stanisław Czerczesow. 4 razy w historii Ekstraklasy Jagiellonia wygrywała z Legią w Warszawie, pierwszy raz 10 listopada 2012 roku, chociaż gdyby po tej akcji Liuboja pokonał Jakuba Słowika, mogłoby być zupełnie inaczej. Bramki nie było, ale technika i umiejętności Liuboi robią wrażenie. Były też akcje w drugą stronę, to Michał Pazdan. W polu karnym Legionistów, tym razem górą Kucjak. Chwilę później po strzale Niki Zalamidze golkipera Legii uratował słupek. Ale w końcu Jagiellonia dopięła swego. 36. minuta meczu. Tomasz Frankowski tym razem w roli asystenta, a do siatki trafia Dawid Pizga. Po przerwie Liuboja znów nie może znaleźć sposobu na Słowika. Do wyrównania doprowadza natomiast Jakub Rzeźniczak, o którym zupełnie zapomnieli obrońcy Jagi. To już kolejna akcja Legionistów. Jakub Kosecki do Liuboi i po raz trzeci napastnik klubu z Warszawy łapie się za głowę. 76. minuta meczu, piękne zagranie Dzalamidze, a w polu karnym najsprytniejszy oczywiście Tomasz Frankowski. Co Schuller, Astis i Jędrzejczyk robili obok niego, nie za bardzo wiadomo. Mimo tej porażki Legia zdobyła jednak w sezonie 2012-2013 mistrzostwo, natomiast trener Jagi Tomasz Hajto nie wytrwał na stanowisku do końca rozgrywek.
Mecz z 19 kwietnia 2010 roku poprzedziła minuta ciszy, którą uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Legia w roli gospodarza występowała na stadionie Polonii. Starcie czwartej kolejki ozdobił gol Tomasza Kiełbowicza z rzutu wolnego. Faulowany Marcin Mięciel, skrupulatnie ustawiony mur, ale to nie Maciej Iwański, a Kiełbowicz podchodzi do piłki i trafia w samo okienko. Grzegorz Sandomierski nawet nie zareagował. Idealnie podkręcona piłka przeleciała tuż nad murem i Legia objęła prowadzenie. Goście mogli wyrównać, ale tym razem pomylił się Tomasz Frankowski. Jego intencje wyczuł Jan Mucha i obronił rzut karny. W 34 minucie po błędzie obrońców podwyższył za to na 2-0 Bartłomiej Grzelak. Honorowe trafienie dla Jagi zaliczył późniejszy reprezentant Polski Thiago Cionek. Tuż przed ostatnim gwizdkiem Legii, przed stratą punktów, uratowała jeszcze poprzeczka. I tak skończyło się wynikiem 2-1 dla gospodarzy. Ten sezon był jednak słaby i dla Legii, która zakończyła rywalizację w Ekstraklasie dopiero na czwartym miejscu, i dla Jagiellonii, która uplasowała się na 11 pozycji. Zupełnie inaczej było w sezonie 2017-2018. Obie drużyny walczyły o mistrzostwo. W 25. kolejce spotkały się przy Łazienkowskiej. Michał Pazdan w barwach Legii od początku i on i jego koledzy z defensywy i Arkadiusz Malasz mieli mnóstwo pracy. Ale Jaga nie rezygnowała. W tej sytuacji Malasz fauluje Romana Bezjaka i sędzia dyktuje rzut karny. Dziś piłkarz Legii, wtedy jeszcze zawodnik Jagiellonii, Arvydas Novikovas. I 1-0. Pewnie wykorzystana jedenastka. Novikovas mógł zaliczyć też pięknego gola na 2-0, ale po jego pięknej podcince piłka wylądowała na słupku. Tuż przed końcem spotkania przy biernej postawie defensorów Legii do siatki trafił Karol Świderski. Jagiellonia wygrała w stolicy 2-0 i została liderem Ekstraklasy, ale wyścig o tytuł z Legią ostatecznie przegrała. Na koniec naszego zestawienia piękny mecz z otwarcia sezonu 2016-2017, który rozpoczął pasjonujący wyścig o mistrzostwo. Na koniec sezonu minimalnie lepsza była Legia. W Warszawie obejrzeliśmy wyrównane starcie, które rozpoczęło się od dwóch sytuacji Aleksandara Pryjowicza. Najpierw uderzył minimalnie obok słupka, a chwilę później trafił w słupek. Wreszcie końcówka pierwszej połowy, świetny dribbling Thibaut Moulin, dośrodkowanie wprost na głowę Michaiła Aleksandrowa i 1-0 dla Legii. To był jedyny gol Bułgara w Ekstraklasie. Ten mecz skończył zresztą z czerwoną kartką. A to już druga połowa. Fiodor Czernych wygrywa pojedynek z Rzeźniczakiem i doprowadza do wyrównania. Wściekły Arkadiusz Malasz ratował Legię przed porażką. Nemanja Nikolicz nie trafił w końcówce dla wojskowych i skończyło się remisem 1-1. A to było 10 najbardziej pamiętnych meczów Legii z Jagiellonią. Pamiętajcie o subskrypcji oficjalnego kanału Ekstraklasy.